nie, nie każę wymieniać mi nazwisk, dlatego, że to będzie pocałunek Judasza. Śmierci. Ja nie chcę nikogo wychwalać tutaj, ale zapewniam pana, że są ich wcale ich nie ma mało. I to jest sól ziemi polskiej. To są wspaniali ludzie. Ja miałem do czynienia, szczęście miałem, że bardzo byłem w przyjaźni z księdzem profesorem Józefem Tischnerem. Byłem w dobrej znajomości z arcybiskupem Józefem Rzysińskim. Byłem w korze z księdzem Janem Zieją. To byli ludzie, którzy reprezentowali inny kościół. Rozmowy, dialogu, znaku sprzeciwu, ale nie znaku przymusu. Nigdy. I moim zdaniem byłoby historycznym błędem i historycznym nieszczęściem, gdyby po prostu inteligencja liberalna wyrzekła się szacunku dla pytań religijnych, które są znakiem tych ludzi, ich obecności w naszym życiu. O ile nasza kultura byłaby uboższa, gdyby z niej usunąć tych twórców, którzy byli zaangażowani w pytania religijne. Kultura polska bez Mickiewicza, bez Słowackiego, bez Norwida, bez Liberta Bożego. Dobrze, odwołuję słowa, bo teraz jak pan mówił, to sobie zdałem sprawę, że w tym studio też pojawiali się kapłani, którzy rzeczywiście byli, są wspaniałymi ludźmi. Są po prostu, ksiądz Kobyliński, to ja u pana widziałem w tym studiu. Tak jest.